Chcieliśmy przekazać Państwu informacje dotyczące realizacji Narodowego Programu Szczepień. Zacznijmy od danych statystycznych. Mamy już wykonanych ponad 1 880 000 szczepień, z czego z pierwszą dawką zaszczepionych zostało ponad 1 360 000 osób i ponad 523 000 osób już zostało zaszczepionych również drugą dawką. Proszę Państwa, realizujemy zgodnie z programem szczepienia, pomimo różnych problemów pojawiających się ze względu na opóźnienie dostaw, zmniejszenie dostaw, ale te nasze założenia, które zakładały właśnie perturbacje u producentów szczepionek, pozwalają nam realizować nasz program. I w związku z tym mogę powtórzyć to, co od kilku tygodni komunikujemy, że do końca marca zaszczepimy około 3 milionów osób. Do końca lutego uda nam się zaszczepić ponad 2 miliony osób, czyli zostanie zarówno ten cel pierwszego kwartału osiągnięty, jak i cele miesięczne, bo mówiliśmy również o tym, że miesięcznie będziemy szczepić około 1 miliona osób. Oczywiście powtórzę, że system, który został stworzony, ma o wiele większe możliwości szczepienia, natomiast to, co nas ogranicza, to dostawy szczepionek. Natomiast, proszę Państwa, warto w tym miejscu powiedzieć również, jak wyglądamy na tle Unii Europejskiej i te dane są dla nas dobre. Na tym slajdzie widzimy procent osób w populacji, które otrzymały przynajmniej pierwszą dawkę szczepień. Widzimy, że Polska wśród największych państw Unii Europejskiej jest na drugim miejscu, tylko jeden kraj nas wyprzedza. I na kolejnym slajdzie widzimy liczbę szczepień na 100 mieszkańców. Tu jesteśmy na chyba teraz na siódmej pozycji, więc też bardzo wysoko. I te nasze procesy oraz efektywność przebiega w sposób zadowalający. Warto, myślę, w tym miejscu też przypomnieć wczorajszą wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej, pani Ursuli von der Leyen. Dla tych, którzy mają wątpliwości, jak wygląda program szczepień i realizacja tego programu w Polsce, zwracam się w szczególności do koleżanek i kolegów z opozycji, którzy kontestują wciąż i mówią, jak to wszystko jest źle zorganizowane. Wczoraj pani przewodnicząca, wymieniając kraje, które dobrze sobie radzą z programem szczepień, które są dowodem na to, że sprawnie jest ten program szczepień realizowany, na pierwszym miejscu wymieniła właśnie Polskę i nasz narodowy program szczepień. Proszę Państwa, wczoraj wieczorem zakończyliśmy zapisy nauczycieli. Pierwsza tura zapisów, kiedy zgłaszali się nauczyciele i opiekunowie żłobków, zakończyła się. Bardzo dobre wyniki, o tym za chwilę będzie mówił pan minister. Pani minister, chcieliśmy podziękować serdecznie wszystkim nauczycielom za taką odpowiedzialność i odzew. Jutro rozpoczynamy szczepienia nauczycieli. A z kolei w przyszłym tygodniu, tutaj o szczegółach będzie za chwilę mówił pan minister, rozpoczniemy dalsze zapisy nauczycieli i to, co bardzo ważne, również opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych. I tu chciałbym zwrócić się ze szczególnym apelem właśnie do opiekunów w żłobkach i w klubach dziecięcych, czyli tych najmłodszych właśnie dzieci do lat 3, o to, żeby jak tylko zostaną uruchomione powtórnie zapisy, o to, żeby również zapisywali się do szczepień. To jest szalenie ważne z punktu widzenia nie tylko ich, ale ich najbliższych i w ogóle funkcjonowania całego kraju. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią minister Marzenę Machałek. Dzień dobry Państwu. Tak, rzeczywiście nawiązując do tego, co powiedział pan minister Dworczyk, akcja rejestracji nauczycieli do szczepień zakończyła się sukcesem.
to około 65% uprawnionych, 268 tysięcy osób. To rzeczywiście dobry wynik, biorąc pod uwagę, że rejestracja trwała 3 dni. Nauczyciele i dyrektorzy bardzo pozytywnie do tego podeszli. Myśmy przygotowali dobry system. Testowaliśmy ten system w sobotę i w niedzielę. Od poniedziałku zaczęła się rejestracja i można powiedzieć, już na 11 w poniedziałek mieliśmy 50 tysięcy zarejestrowanych osób. Dzisiaj to jest 268 tysięcy. To naprawdę dobry wynik. Przede wszystkim też trzeba wziąć pod uwagę, że niektórzy nie sprzyjali swoimi wypowiedziami tej akcji, nie sprzyjali szczepieniom. Trzeba przyznać, że nauczyciele podeszli do tego odpowiedzialnie i dyrektorzy. W związku z tym, że to jest tylko część nauczycieli, to o kolejnych szczepieniach powie pan minister Czarnek, ale dzisiaj już chciałabym bardzo serdecznie podziękować i nauczycielom, i dyrektorom szkół, i kuratorom oświaty za tak sprawne działanie, za takie odpowiedzialne podejście, za to, że szczepienia będą mogły się zacząć od jutra, a to dobra wiadomość dla zdrowia nauczycieli, dla zdrowia rodziców, to dobra wiadomość dla polskiej szkoły. Także jeszcze raz dziękuję, dobry wynik i oby tak dalej. Dziękuję pani minister. Proszę o zabranie głosu pana ministra Przemysława Czarnka. Dziękuję bardzo panie minister. Panie ministrze, szanowni państwo, w związku z tak sprawnym przebiegiem akcji rejestracji nauczycieli do szczepień i w związku z faktem, że od jutra te szczepienia już się rozpoczynają, w poniedziałek o godzinie 8 rejestrujemy pozostałych nauczycieli, którzy nie byli w tej pierwszej grupie, w tym również nauczycieli akademickich. Dla nauczycieli akademickich, dla rektorów mamy oddzielny system rejestracji. O szczegółach będziemy rektorów informować. On będzie analogiczny do tego, który był w systemie informacji oświatowej, czyli prosta rejestracja przez dyrektora szkoły nauczycieli. Zatem w poniedziałek o godzinie 8 rozpoczynamy rejestrację pozostałej części nauczycieli, w tym również nauczycieli akademickich. I w ten sposób w przyszłym tygodniu będziemy mieli zarejestrowanych wszystkich, którzy będą chcieli się szczepieniom poddać. Mamy również apel do tych spośród nauczycieli, którzy byli w pierwszej grupie blisko 440 tysięcy osób, która rejestrowała się do środy, aby jeżeli jeszcze się nie zarejestrowali, to skorzystali z tej możliwości również w przyszłym tygodniu. To jest efekt odpowiedzialności dyrektorów szkół i środowiska nauczycielskiego, które w zdecydowanej większości chce się poddać szczepieniom po to, żeby ten powrót do normalności w szkołach rzeczywiście mógł zaistnieć. Mamy, proszę państwa, też dodatkową akcję oprócz szczepień, o których mówimy w tym momencie. Trwa testowanie nauczycieli z klas 1-3, badania na obecność koronawirusa. To są nauczyciele, którzy ponad trzy tygodnie temu wrócili do pracy stacjonarnej, a przed powrotem do pracy stacjonarnej poddali się badaniom na obecność koronawirusa. Chcę państwa poinformować, że na dzień dzisiejszy przetestowano 19 tysięcy osób. Wynik jest identyczny jak ten z drugiego tygodnia stycznia. Obecność koronawirusa stwierdzono u 2% spośród przebadanych. W przyszłym tygodniu testom zostaną poddani również na zasadzie dobrowolności, rzecz jasna, nauczyciele przedszkoli. W ten sposób kontynuujemy te dwie bardzo ważne akcje, które pozwolą nam na powrót do normalności. Jeszcze raz powtarzam, dzięki odpowiedzialności nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów, którzy nie zważają i nie zwracają uwagi na to, co niekiedy w przestrzeni publicznej mówią niektórzy związkowcy, zniechęcając do szczepień.